Witam Cię w trzeciej, ostatniej części na temat dodatkowych informacji i objaśnień w sprawozdaniu finansowym sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Ostatnio mówiliśmy o pracach rozwojowych, kosztach tych prac, w przypadku kiedy nie spełniły one któregoś z warunków wymienionych w ustawie, zostały zaliczone koszty, to informacje o tych kosztach powinniśmy zawrzeć w punkcie 11. Dalej ustęp 3. Podajemy kursy walut przyjęte do wyceny aktywów i pasywów. Literalne czytanie tego przepisu sugerowałoby, że powinniśmy podać wszystkie kursy, jakie miały miejsce w roku brutowym, ponieważ przychody, koszty chociażby, były wyceniane według kursu realizacji danej operacji. Oczywiście podawanie wszystkich kursów, jakie zastosowaliśmy w tym roku, byłoby zupełnie bezzasadne. Dlatego tu ograniczamy się do kursów wyceny aktywów i pasywów na koniec roku. Dalej przedstawiamy objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów. W przypadku, gdy rachunek przepływów sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej sporządzonych metodą pośrednią i bezpośrednią. Dlaczego nie przedstawiamy tego dla działalności finansowej i inwestycyjnej? Ponieważ działalność finansowa i inwestycyjna zarówno w wariancie pośrednim, jak i bezpośrednim jest przedstawiana metodą kasową. Różnice pomiędzy metodą bezpośrednią i pośrednią dotyczą tylko działalności operacyjnej. Tak naprawdę tutaj ograniczamy się zazwyczaj do przedstawienia różnicy pomiędzy zmianą pozycji poszczególnych aktywów i pasywów w bilansie, a zmianą tych samych pozycji wykazaną w rachunku przepływów pieniężnych. Na przykład zmiana stanu w bilansie należności krótkoterminowych wyniosła 100 tysięcy, a w rachunku przepływów 80. Dlaczego? Ponieważ w rachunku przepływów pieniężnych 20 tysięcy tej zmiany dotyczyło sprzedaży środków trwałych, które z kolei skorygowały nam wpływy sprzedaży środków trwałych wykazane w działalności inwestycyjnej. To samo może dotyczyć zobowiązań, na przykład z tytułu zakupu aktywów finansowych. Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu aktywów finansowych skoryguje nam wydatki na działalność finansową. Tak więc wszelkie tego typu różnice powinniśmy tutaj wykazać. Dalej przedstawiamy informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów, nieuwzględnionych w bilansie. Tak? I przedstawić ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. Sytuacja majątkowa to co? Aktywa. Finansowa, pasywa. No a wynik finansowy wiadomo. Szczerze mówiąc, takie sytuacje generalnie powinny być bardzo rzadkie, dlatego że jeżeli zawieramy jakieś umowy, a one mają wpływ na nasze sprawozdanie, to powinny zostać w nim odzwierciedlone. No ale tutaj ustawodawca zastrzegł, że gdyby się zdarzyło, że na przykład taka umowa została zawarta po sporządzeniu sprawozdania, no dziwne, tak? Mogliśmy się cofnąć i skorygować sprawozdanie. Gdyby się tak stało, to należy to tutaj przedstawić. Jeżeli przeprowadzimy jakieś transakcje z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, to powinniśmy tutaj to opisać i spodziewać się kontroli skarbowej, bo oczywiście takich transakcji nie możemy przeprowadzać na warunkach nierynkowych i udowodnieniu, że transakcje z jednostkami powiązanymi odbywają się właśnie na zasadach rynkowych, powinno znaleźć się dokumentacji cen transferowych, o ile oczywiście mamy obowiązek, ponieważ przekraczamy określone limity. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe i tutaj zwykle dzielimy na grupy, na przykład stanowiska robotnicze, przedstawiciele handlowi, administracja itd. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, administrujących i nadzorujących. Ale chodzi tylko o spółki handlowe. Tak więc tutaj przedstawiamy te wynagrodzenia. Jeżeli mamy do czynienia z inną kwotą wynagrodzeń wypłaconych i inną kwotą wynagrodzeń należnych, to ja bym to po prostu przedstawiła w dwóch pozycjach. Jeżeli mamy członka zarządu, który pobiera wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, no to też bezpieczniej będzie to wykazać obie te kwoty. Z literalnego brzmienia przepisu należałoby wnioskować, że chodzi o osobę. I bez względu na to, w jaki sposób ta osoba uzyskuje swoje przychody, powinniśmy kwotę tych wynagrodzeń, tak, otrzymywanych przez nią, czy należnych, wykazać. Jeżeli mielibyśmy jakieś dodatkowe zobowiązania w związku na przykład z przejściem na emeryturę byłych członków, organów itd., to tutaj też powinniśmy to wykazać.
Dalej mamy zaliczki pobrane, kredyty, pożyczki, różnego rodzaju świadczenia wobec tych samych osób, czyli osób należących do składów organów zarządzających, administrujących, nadzorujących. Tutaj powinniśmy przedstawić również warunki tych zawartych umów, wypłaconych na przykład pożyczek, czyli wysokość oprocentowania pożyczki, okres jej spłaty, ewentualnie kwoty odpisane lub umorzone. Jeżeli byśmy dokonali na przykład poręczenia zobowiązania, które zaciągnął prezes zarządu, czy na przykład zabezpieczylibyśmy prywatną pożyczkę prezesa na majątku firmy, to również powinniśmy tutaj to wykazać. Z tego wynika również, że kwoty spłacone mamy tutaj podać, czyli również pierwotną kwotę pożyczki i kwotę spłaconą do dnia bilansowego. Dalej podajemy wynagrodzenie firmy audytorskiej, badanie ustawowe, jakieś inne usługi atestacyjne, czyli poświadczające, doradztwa podatkowego i pozostałe usługi. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu popełnionych błędów, czyli takie, które wykażemy na pozycji zysk-strata z lat ubiegłych. Tak, one są odniesione na kapitał własny. Powinniśmy tutaj je opisać i również przedstawić kwotę i wpływ na właśnie wartość kapitału. Przypomnę, że zysk-strata z lat ubiegłych powstaje nie tylko w przypadku, kiedy nie podzieliliśmy wyniku z poprzednich lat, ale również wtedy, kiedy wykryjemy w danym roku obrotowym błąd istotny, mający wpływ na wynik finansowy, ale popełniony w latach poprzednich. Jeżeli jest ono istotne, to nie możemy go bieżąco ująć w przychodach lub kosztach, tylko odnosimy go właśnie na zysk straty z lat ubiegłych. Dalej przedstawiamy istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały znowu uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Takie zdarzenia, które następują do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego i mają wpływ na to sprawozdanie istotny, powinniśmy uwzględnić w sprawozdaniu finansowym. Gdyby z jakichś przyczyn to nie zostało zrobione, to tutaj należy to opisać. Przedstawiamy dokonane w roku obrotowym zmiany polityki rachunkowości, w tym metody wyceny, jeżeli wybierają one istotny wpływ na naszą sytuację. Przedstawiamy też istotne kwestie dotyczące zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego z podaniem przyczyny. No na przykład zmieniliśmy wariant rachunku zysków i strat. Ponieważ jesteśmy firmą produkcyjną, postanowiliśmy sporządzać go w wariancie kalkulacyjnym. I tutaj właśnie podajemy to uzasadnienie. Co możemy jeszcze zmienić? Na przykład stawkę amortyzacyjną. Tak? Uznaliśmy, że nasz budynek produkcyjny szybciej się zużywa niż pierwotnie zakładaliśmy. Przewidujemy, że okres jego użytkowania będzie krótszy, w związku z tym podnosimy stawkę amortyzacyjną. Dalej informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, które zapewnią porównywalność danych bieżącego i poprzedniego roku. W przypadku, kiedy dokonaliśmy zmian, o których mowa powyżej, powinniśmy przedstawić taką dodatkową kolumnę w bilansie rachunku zysków i strat, w której przedstawimy przekształcone dane, czyli dane roku ubiegłego, przekształcone w taki sposób, gdybyśmy te zmiany, które wprowadziliśmy w bieżącym roku obrotowym, zastosowali już od pierwszego dnia poprzedniego roku obrotowego. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach. No, jeżeli takie wspólne przedsięwzięcie realizujemy z jakąś inną jednostką, no to musimy podać dane tego przedsięwzięcia, procentowy udział każdej ze stron, kontrolowane wspólnie aktywa, zaciągnięte zobowiązania, przychody i koszty z nimi związane i ewentualne zobowiązania warunkowe. Dalej podajemy informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. Tu zwykle podajemy w podziale na przychody uzyskane od jednostek powiązanych, koszty, na przykład usług obcych, zakupione surowce, zakupione towary, odsetki wypłacone od pożyczek, wartość płaconych pożyczek w danym roku albo wartość pożyczek zaciągniętych, stan zobowiązań z tytułu pożyczek, należności z tytułu dostaw i usług itd., itd. Wykaz spółek, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale lub też 20% w ogólnej liczbie głosów. Dla przypomnienia jeszcze punkt 37 artykułu 3. Zaangażowanie w kapitale. Co to jest? Jakikolwiek udział w kapitale innej jednostki mający charakter trwałego powiązania. Tak, tu jest jakiś szczególny przypadek, ale generalnie jeżeli posiadamy udziały i one, powiedzmy sobie, będą jeszcze, przewidujemy, że będą w kolejnych latach istniały, to uznajemy, że posiadamy zaangażowanie w kapitale. Tak więc w tym
punkcie pokazujemy wszystkie spółki, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale, przy czym powinno być trwałe, a jeżeli nie jest trwałe, to sprawdzamy, czy posiadamy co najmniej 20% w ogólnej liczbie głosów. Jeżeli kupimy w celach spekulacyjnych akcje jakiejś spółki i będziemy planowali je za chwilę sprzedać, ale posiadamy 20% w ogólnej liczbie głosów, to wówczas wykazujemy tę spółkę właśnie w tym punkcie. I co tutaj podajemy? Informacje o procencie posiadanego zaangażowania, kwocie kapitału własnego tej spółki i wyniku finansowym za ostatni rok obrotowy. Jeżeli jesteśmy zwolnieni ze sporządzania skonsolidowanego, ze względu na jakiekolwiek zwolnienie czy wyłączenie, zwykle dotyczy ono na przykład sytuacji, w której jesteśmy spółką dominującą, ale również jednocześnie spółką zależną od innej spółki. I wówczas spółka dominująca wyższego szczebla sporządza sprawozdanie skonsolidowanego i my jesteśmy wówczas zwolnieni ze sporządzania takiego sprawozdania. No to tutaj oczywiście musimy podać podstawę prawną, nazwę i siedzibę jednostki, która sporządza na wyższym szczeblu to sprawozdanie, jakieś podstawowe wskaźniki ekonomiczne, które charakteryzują działalność jednostek powiązanych, przychody netto, wynik finansowy, kapitał własny, aktywa i przeciętne roczne zatrudnienie. Dalej, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości, czy są to krajowe, czy międzynarodowe, przez jednostki powiązane. Dalej, informujemy o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie na najwyższym szczeblu grupy, o miejscu, gdzie to sprawozdanie jest dostępne, nazwie i siedzibie jednostki, która na najniższym szczeblu sporządza sprawozdanie skonsolidowane, miejscu, gdzie to sprawozdanie jest dostępne. I dalej podajemy też dane jednostki, której jesteśmy wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową. Na przykład, jeżeli jesteśmy wspólnikiem jako firma spółki jawnej, komandytowej, ale jesteśmy komplementariuszem, cywilnej, jawnej albo komandytowej, tak? To są te główne rodzaje spółek. W każdym razie, jeżeli ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność majątkową, to również dane spółki, której jesteśmy wspólnikiem, tutaj podajemy. Jeżeli w ciągu roku nastąpiło połączenie, to w zależności od tego, jaką metodą dokonaliśmy tego połączenia, jeżeli jest to metoda nabycia, najczęściej stosowana w przypadku jednostki dominującej i zależnej, jeżeli takie połączenie następuje, to jest rozliczane zwykle metodą nabycia. Metoda łączenia udziałów dotyczy raczej dwóch spółek zależnych od innej spółki dominującej. To wtedy podajemy dane spółki przejętej w przypadku metody nabycia, a w przypadku metody łączenia udziałów dane spółek, które w wyniku połączenia zostają wykreślone z rejestru. Liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów czy akcji, czyli akcje zwykłe czy akcje uprzywilejowane, wyemitowane w celu połączenia. I to samo mamy w przypadku metody łączenia udziałów. W przypadku metody nabycia cenę przejęcia, wartość aktywów netto, czyli kapitałów własnych wycenionych według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia. Podajemy również wartość firmy. Wartość firmy, dla przypomnienia, jest to nadwyżka ceny nabycia danej jednostki lub zorganizowanej jej części nad wartością godziwą jej aktywów netto, czyli jej aktywów pomniejszonych o zobowiązania, czyli innymi słowy kapitałów własnych. Jeżeli kapitały własne danej spółki wynoszą 1 000 000 zł, a cena nabycia tej jednostki wynosiła 1 200 000, to różnica pomiędzy 1 200 000 a 1 200 000 będzie stanowiła wartość firmy. Gdyby ta różnica była ujemna, no to będziemy mieć do czynienia z wartością, ujemną wartością firmy. I tu musimy opisać też zasady amortyzacji tej wartości firmy, a w przypadku metody łączenia udziałów powinniśmy podać dane o przychodach i kosztach, zyskach i stratach i zmianach w kapitale własnym spółek połączonych, ale za okres od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie, aż do dnia połączenia. Jeżeli mamy do czynienia z niepewnością co do kontynuowania działalności, to powinniśmy po pierwsze we wprowadzeniu o tym poinformować, we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego. Po drugie, powinniśmy opisać te niepewności, wskazać, czy sprawozdanie zawiera korekty. Pamiętamy, że w przypadku likwidacji czy upadłości dokonujemy przeceny aktywów i wyceniamy je w cenach sprzedaży możliwych do uzyskania, ale nie wyższych niż, mówiąc w skrócie, wartość księgowa tych aktywów. Natomiast jeżeli
istnieje zagrożenie kontynuacji, bo tutaj należy to wszystko opisać i również wskazać podejmowane albo też planowane działania, które mają na celu eliminację niepewności. Czyli na przykład negocjujemy terminy płatności z naszymi dostawcami. Również z naszymi odbiorcami być może zechcą zapłacić wcześniej. Planujemy jakieś dokapitalizowanie, tak? Albo negocjujemy zmianę warunków z bankiem kredytującym naszą jednostkę. Albo wprowadzamy nowy produkt na rynek. No i w punkcie 10 przedstawiamy jakieś inne informacje, które wcześniej nie zostały przekazane, o ile oczywiście mają one istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. To tyle, jeśli chodzi o informację dodatkową. Zakończyliśmy już omawianie sprawozdania finansowego sporządzanego według załącznika numer 1 do ustawy. W kolejnych materiałach zajmiemy się sprawozdaniami uproszczonymi jednostek mikro i małych jednostek. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnego materiału.